Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Kolonii. Dzisiaj podrabiany Zbysiu, czyli Michael. Ez? Siema? O, Michael wrócił wreszcie do farminga. Wróciłem z Malediwów, wróciłem. Dobrze. O i Zbysiu kosi sobie. Koszę, ale najpierw to halolekcja. Mówisz? Jest. No ja właśnie nie mam teraz tak śródów. A Kolonię zawsze warto nagrać, tak? Bo Zbycha to bym się chyba nie doczekał ci. O, 60 tu już stoi. Zapomniałem zwieść, ale dobra, walić. No, wchodzimy duże ciągniki. Tire są na 300. Konfiguracja największa. Uniwersytet Posęgi na ile Marsa. Chcę tam popatrzeć. Gdzie ty tu ma? O, tu masz sklep, dobra. Po brzegu. Yes, yo! Ja! Ha, 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 dobra, idę do pracy. Halo. No, bo stwierdziłem, że trzeba coś jakiegoś większego byka wreszcie kupić. Bo ile może tą szesnastką się tłuc. Dokładnie. Ale szesnastka zostanie. No nie mam siewnika, dlatego w tym sezonie będę siał tym 4-metrowym siewnikiem. Trochę słabo to będzie wyglądać, ale... Ale przynajmniej mocy mu nie po będzie brakować. Po malutku do celu, jak to się mówi. A, Jo. sorry, jestem Zbysiem S? Wiesz co, chodź. No, fajne tutaj są to cienie mapy nawet zgrane takie. Bo takie inne słońce jakieś jest. Inne słońce? Ja nawet nie wiem. Zaraz zobaczę na inne słońce. Znaczy nie inne słońce, tylko takie inne kolory są trochę na tej mapie. No i tym to może latać 50 na godzinę. Wiesz, nawet Fiatem możesz jechać 50 na upad tego. Ja bym ci nie powiedział, co Zbysiu robi ze skrzynią biegów. Zbysiu kombajn i TV-ka i tylko 43 tysiące na kombajnie ostatnio zostawił. Słowa. O, Zbychu siema napisał X na mordy Jacoba. A. Trzeba wyjść chyba z tego sobie. Ja nie mam, ja tam TC. Ja mam, ja jestem wierny tylko jednemu. A jak fajnie ten zestaw wygląda, człowieku. W sumie nie wiem, co nie, siadać. A ty na które pole idziesz? Nie wiem, chyba tutaj pojadę. Trycicale? Nie, no dopiero było siane. Łubin. Chodzi, myślałem, że ten znak jest ten. Jest, włączony jest, bo mi kurde ta nakładka farmingowa przeszkadza i nie widzę. Jaka nakładka? No od tego, nakładka od tego, no od tego, rozumiesz? No od tamtego, no. Tak. Od fletów, no, w sensie od Discorda. No. To czy cię nam przeszkadza? No bo akurat jest tak perfidnie ułożona, że u góry są te znaczki. Od maszyn. Od czego? No tam ma znaczek u góry od maszyny, nie? W sensie na jakim masz zaznaczony. A, no. Wiesz, jak klikniesz sobie F1, to masz na dole, nie? No, po prawej masz bardziej. A, i teraz widać. Nie. A, o to ci chodzi, dobra. Ja myślałem, że o inspektora. Nie, dobra. Po co mi inspektor? Nie wiem, jak ja mówię, to mi cały ciągnik zasłania mój. No, jak mówisz, to tak, bo ja też mam to. No i elegancko ten tego. No to kolejny siewnik, to myślę, że 15 metrów do niego będzie idealny. Pociągnie, a czemu nie pociągnie? Pociągnie. Pociągnie. A wiesz, co jest najlepsze w tych siewnikach? No. Że 9-metrowy i 15-metrowy mają tyle samo koni wymagane? Dobra, Zbychu S. No do tego dużo bardziej się opłaca tego Amazona kupić? 15-metrowego? No tak, no, jak ma tyle samo koni, a jest większy, no to co? No, tylko no jest większy, ale droższy też nie. No, dobra. Jak to ktoś jeszcze pamięta, miesiąc temu na każdym odcinku coś trzeba było powiedzieć, więc kiedy Ayershot? Nie, no. Ta seria już dawno nie istnieje. Umarła. Dobra. Nie liczyłem na to, że Michael przyjdzie na kolonię, ale... Był i chciał grać, no to czemu nie? Dokładnie. O, miał... jak to wygląda. Zarobiście, co? Aż tak tragicznie to nie wygląda. Tylko same. No ale przydałeś jakiś większy. No na pewno. Tylko, że tym 15 metrem to tu ciekawie będzie na tej gospodarstwie kręcić. No, tu będzie więcej kręcenia niż jeżdżenia. Tak, trochę.
No wiesz, ale robotka będzie raz, dwa, tak? No tak. Ja tu już powoli planuję wielkie pola robić. Będę się wartościł. O, artystaczek. A tak wracając do artysty, no to artysta mnie w chuja zrobił jak zwykle. Tak jak było na tym, na tych napsach. O, będzie grać, tylko kurde, to duże pole zrobiliśmy na środku. Raz zabraliśmy i poszedł. I już nie grał. I sam musiałem grać do końca. Ale skończyłeś. Jo, to jeszcze blok. No ale my już gadaliśmy na ten temat, co? Teraz twierdził, że nie będzie grał, bo nie chcą się farminga instalować. No i pewnie tak jak napisałem. O, słyszałem dziś kombajn. No to bo ja właśnie po się wysypywałem. Będzie mu się chciało grać. Zrobi duże pole na jakiejś serii i skończy mu i się nie będzie chciało. No, osinę trzeba będzie pójść kiedyś. A to kiedyś. Na co? Na osinę, ale to jeszcze czas. Możemy mieć jutro. Jutro możemy się będzie czas. Jak będziesz chciał. Jeszcze raz? Jutro możemy iść, jak będziesz chciał. No jutro mam cały dzień, bo jutro zostaję w domu i żadnego treningu nie mam, więc... No ja jestem o 13, a Zbysiu będzie dzisiaj około 15, no to o 15 można iść na płota, no i gitara. Myślę, że tak będzie idealnie chyba, jeśli oczywiście Michael będzie chciał iść, no bo to nie ode mnie zależy. Ale jeszcze raz powtórz, bo... No bo Zbysiu mówił, że ma do 14:40 lekcje. No. No to do tego czasu możemy całą silnię nagrać. Teoretycznie możemy, no ja jestem do 13:30, nie? No ale nie dzisiaj, jutro. A, dobra, no to tak, no, spoko. No bo ja jutro jestem i tak o 13 w domu dopiero, po 13 chwili, bo jutro czwartek, to mnie nie mam w domu. No wiem, no to można, to można. Czemuż by nie? No, trzeba silnię też skończyć wreszcie, bo już ale nie ma. Te duże pole, tamto... Live'a można robić z tego. Jo. A, to ciekawe właśnie... O, właśnie na odcinku będzie zmiana siewników, właśnie. Na osinie. Tak, no to... Znaczy, metry te same, ale po prostu będą większe zbiorniki, no. Będzie multi-field. Multi-field, dobrze. I z dwóch siewników, z trzech siewników co mam, zrobi się dwa. Dwa się zrobią. No jak gramy we dwóch, no to tak naprawdę trzy nie potrzebne. No Zbysiu tam będzie chciał grać, ale czy będzie grał? No to zależy, czy kupi platynę, nie? No, właśnie w tym problem, że już usunąłem platynę stamtąd. Aha, już nie ma. No nie ma, tylko zamienniki z Tesneta wziąłem. A, no to w sumie to jakiś będzie chciał, nie? No i tam po prostu godziny przez F11 dopisałem, żeby było. Wszystko tak jak było. A tak, bo ty tam miałeś chyba klasa jednego, nie? Dwa. A jeszcze no prasa zajebało, właśnie. No. O Jezu, pamiętam jak ty prasowałeś, ja sobie domek z Belę robiłem. O to dawno było. Jeszcze w styczniu było. A bo najlepsze w ogóle, bo na Liwie, człowieku. A czy artysta dostał depresji? Bunt młodzieńczy, o to tak było, sorry. O jeszcze może się na Roketa pójdzie? Dzisiaj. Dobrze. I ten filmik minutowy. Nie, tam 2 minuty łatwo. 2 minuty? Albo prawie 2. Już tu jest zjechane, albo siewnik, albo kulter. A jedno i drugie. No, bo jadę... No, bo jadę teraz 15, a nie 13. Powiem, muszę się przyznać do błędu wam, co zrobiłem. Dorąbałem tutaj na PH 8. I no. No ja o tym nie wiedziałem. Ja to robiłem tak samo na płocie, jeżeli ktoś pamięta tą serię. To... Tak, będzie kontynuacja, jeśli Michael no, postawi save'a jutro. No, coś... Gdybym się nie odezwał, to nikt by się nie odezwał w sprawie serii, więc no będzie. No, bo przez przypadek... Bo potrzebuję, nie no, kurde, przypomniałem się coś. Bo potrzebuję. No nie pamiętasz tego? Dobra, nieważne. Jak artysta nagrywał. Wiadomości nagrywał swoje. Bo potrzebuję sam. No nie będę mówił, dobra. To nie, to co masz na Messengerze, zostaje na Messengerze, tak? Tak, na Messengerze. Artysta, bo potrzebuję. To ja byłem. No to też, ale artysta później też to nagrał. A, no tak.
My z nim się bawiliśmy tym, jak pamiętam. Albo na artysta na rokecie był najlepszy. Co? Artysta był najlepszy, kurde, jak to wiadomo się zaczął nagrywać tam na rokecie. Czy wtedy coś się da? Ej, wpiłem się na YouTube Studio i dostałem, omijałem ci ważne informacje oraz wskazówki stworzone specjalnie dla szybko rozwijających się twórców. Włącz informacje i ogłoszenia dla twórców i wybierz język, w którym chcesz otrzymywać od nas e-maile. Tak. Ty też to dostałeś? Nie. Czaj, że mi na angielski zmieniło? Zawsze miałem na YouTube, że live jak ustawiałem, to miałem publiczny, nie? A teraz miałem publik. A zawsze jak robiłem live, to musiałem zmieniać z prywatnego na publiczny. Znaczy, no, w sensie to też, ale chodzi, że miałem ten napis po polsku, a teraz mam publik po angielsku. A. Public. A te joins the server to dobrze napisałem wczoraj. Bo dzisiaj tam... grałem w 13 przez chwilę. To też jak chłopy, jak dochodzili do mnie na serwer, to też pisało joins the server. Ale z S-ką? No. Tak? Joins the server, no. Nie, na przykład w Minecraftie jest bez S. No, może no. Bez S. Chyba. A nie wiem, ja nie gram w Minecrafta, już dawno nie grałem, także nie pamiętam. Ale w 13 normalnie jest joins przez S. Może. Nie wiem, ja tam nie umiem angielskiego. Ale tym silnikiem fajnie ci się jest, tym zestawem, bo po prostu... Tylko, że powiem ci, że już to sobie lepiej się dzieje, bo lepszy dźwięk, ale... No. Ale ten dron też nie tracę mocy pod górkę. A gdzie rie? Na skup. Który? Na ten wiejski skup chyba. Bo rie to jest ten drugi, nie? Ten drugi. No, to jest taki ten, no. No. Wiejski skup zboża. No to tam u góry jest. Dzisiaj blisko. Asfaltem do góry no. Jesteś. Dobra, to jedziemy. A tą przyczepę kupiłem w poprzednim odcinku, jak już pyta. Tak? Tak. A tu będziemy mieć ponad tego, 30 tysięcy. Jo. Jak nie 35. A tam chyba 17 ton. Z jednej przyczepy. 17,200 chyba. A to jest łatwy? No. Dlatego ta Korea jest... No a 30 rozsadzałem, że 2000. 2050, a jeszcze jest sam nawet. No także łatwiutko. No, kolonie trzeba skończyć też za niedługo. Bo to ile można? Tłuc jedną serię. No, ale tutaj to masz jeszcze trochę dużo. No, tutaj tak, ale trochę przydałoby się osinę przyspieszyć, bo nie ukrywam, ale w czerwcu będzie 2 lata. Czaić? Nawet nie ma. Nie ma 30. A była pełna? Bio. Widzę to, jak ryje wygląda. Idę do kombajnu nas zobaczyć. Nie, no to jest ten. No, no tak. No to 1700, wiejski skrób zboża. No, a my jesteśmy 29,500. No bo to dobrze. O Jezus. No tu jest wąsko, no. Betyniarnista tam cała łatwo zajmuje. No i co Michael, czy chciałbyś ciekawego powiedzieć? Będzie kontynuacja płota, czy nie będzie? Będzie kontynuacja płota i tak. I tak. Ale będzie jedna taka ważniejsza zmiana. Ważniejsza zmiana? No to ja o nim nie wiem. A! Wiesz, aha, dobra. Wiesz. O płocie chodzi, dobra, to już wiem jaka zmiana. Tak. Myślałem, że no, że coś innego. Nie, będzie zmiana. I ciekawe jak sobie poradzi z nią. Ciekawe, czy ta seria będzie lepsza, czy gorsza? Czy taka sama? No, ale będzie miał ciężko, będzie miał ciężko. No. Trochę. Z jego długiem. Właśnie chciałem to powiedzieć. No właśnie. Tam dług jest nimi o 7 zrobiony. No, 615 bodajże. Oho, jak nie więcej, tam koło 650, czy 600, nie wiem nawet. W skrócie chodzi o artystę i gospodarstwo, o. Tak. Tyle możemy powiedzieć. A już więcej dowiecie się w kolejnym odcinku. Z płota. Ej, myślałeś, żeby to ściąć? Tutaj, gdzie ja teraz jestem? Co, drzewko? No tu, chodź do mnie. O kurna, dobra, jednak nie. A nie, no dobra. O co? Coś, tutaj co ściąć? No tutaj skarpę? To pukało? Nie, no. Bo... Powiem ci tak.
Chciałem zostawić trochę tak, żeby nie ingerować trochę tą mapę, bo jak ja zacznę wycinać, to wtedy będzie pusta mapa. Okej, okay. No to... Tutaj te drzewka na środku też zostawiłem, żeby nie było tak pusto na tym, na tych polach. No. A tam jak tam jest jakieś pojedyncze drzewko, no to wiadomo, że do wyrąbania, nie? Bo przeszkadza. No to. Jedna drzewka, ale jak jest taki, taki mały zagajnik na środku pola, to też nawet fajnie się robi na tym polu. Zawsze coś innego niż ciągle prosta droga, nie? No, mnie się znudziły takie duże pola chyba troszeczkę. Po takiej jednej serii. Jakiej? No, Team Lapsy. A, no to będziesz miał na Oślinie, kurna, to pole. No ale tam to trochę będzie inaczej też. No tak. Na Oślinie jest inny klimat. Nie? Ale tam to, nie wiem, nagramy sobie odcinek, tam powiedz, tam godzina ściania tego pola, a później to albo live, albo poza odcinkiem, kurde. Najlepiej na live robić takie rzeczy, bo wtedy mogę sobie pogadać. Dlatego ja powiedziałem, że jak nagramy odcinek z Osliny, to będzie live z ogarniania. Wczoraj. No, tak. No bo mam plan na odcinku, sorry, że znowu siebie, ale no, tak wypada akurat. No wiesz, jak będziemy na tamtym polu siać, no to na pewno tam z 3 godziny jak nie więcej siania będzie na tym polu, nie? My sialiśmy na 2 15-metrowe. Jak miałem tą osinę live'ową kiedyś, to sialiśmy to chyba 2 albo 2,5 godziny. W 2. No, ale teraz to będzie w 3, nie? No jeśli, no, jeśli Zbysiu będzie, to tak. No właśnie. To wszystko od Zbysia zależy. No ale jutro Zbysiu nie będzie potrzebny, no nie. Bo nie mam trzeciego ciągnika takiego dużego, żeby, no, mieć siernik. Zbysiu nie będzie potrzebny. Znaczy, no, nie będzie jutro potrzebny na odcinku, o tak. No nie będzie. Ja muszę pomyśleć, co z płotem dalej zrobić, bo kurde... Trochę boli mnie to, że nie mogę sekryta wziąć. A... Muszę to dobrze w głowie sobie poukładać, jak to zrobić, żeby wyjść z tego kredyta. Znaczy, ja nie wyjść z kredyta, tylko żeby wziąć więcej z tego kredyta, o. Ale to teraz tak, jakbyś mógł wziąć tyle kredytu, co ma artysta, wziąłbyś? Teraz może nie, ale jakbym potrzebował, to bym wziął. A co ty potrzebujesz w sumie? No, mam plan. Muszę na pewno pola dokupić, nie? Żeby mieć kredyta. Ale no tak, ale postaram, do czegoś... No. Postaram się zimą z rzepaku jakieś pole kupić. Na własność, a nie na dzierżawę. Jedną rzecz nie można mówić... Zbysia. Tak. Na temat dzierżawy pola. A, w sumie dobra, już walić, bo już było powiedziane, że będzie. To z tym, co my zrobiliśmy na 1.7.1. A, no. To trochę oszukane no, było, zrobi, ale... On będzie tak robił ciągle. No ale to ja bym skończył serię, jeśli się uda, to żeby mieć wszystkie pola na własność, nie? A nie na dzierżawie. No tak. Dlatego ja chcę te małe pola, te 40 wykupić sobie, żeby mieć kredytu, tak? A, no tak, ale przecież my tam mówiliśmy, że maksymalnie jest 5 pól na dzierżawę. A nie 4? 4 chyba były. 4, bo mamy po 4 dzierżawy. Tak? Tak. No to okej, no to 4 i więcej już nie można. Więc... No w dzierżawy nie. Trzeba zwrócić i kupić pole. No i żeby wtedy mieć kolejne pole. Możesz sobie mieć kolejne, nie? Na dzierżawy. No dobra, ja skończę się w tego pola i będziemy mieli 22 minuty, no to masz tam jeszcze trochę do koszy... Dobra, o masz jeszcze trochę, to dobrze. Mam jeszcze trochę, no, ale... To bym ci dał sobie ten zestaw i by sobie siał kolejne pole, a ja bym sobie pokosił jeszcze do końca. Dobra. Tylko teraz tak... Tam trzeba trochę przed nagrywaniem usiąść, bo tam trochę siania, no musimy zasiać tam trochę pola. Ja tam w zasadzie nie muszę. Czemu? No bo ja na odcinku jestem w stanie zrobić te wszystkie moje 4 małe pola, a duże sobie zostawić poza odcinkiem. Znaczy, no tak, duże. Ale właśnie chodzi mi, że no na przykład wiesz, po odcinku albo przed odcinkiem i tak musimy zostać zasiać. No to jeden pies. Ja tam dawno nie byłem, także po dozmianę nie pamiętam totalnie, co tam było. No. Stary, ja po miesiącu na osinę wbiłem, znaczy po tygodniu i już nie wiedziałem, co mam na jakim polu siać. Musiałem sobie pobiegać po polach i popatrzeć po dozmian, co tu siać. Nie wiem, zaręczycie.
ten. A bo ja nie mogę z tej wiadomości Zbysia wczorajszej, nie? Jakiej? Jak się spytałem, czy ogarnia sezona, mówi, że mu nie wyszło. No, ale ono. Znajdziecie to, jak on nie ogarnia tego, to on zasieje soję wszędzie. A, mi się sąsiady przypomniały, kurde, na Woli Zabierzowskiej. Jak artysta. Jak byśmy go wkręcali z tymi słupkami. Tak. No, pamiętam. O kurde, to było piękne, jak żeśmy artystę mówi, najmniejszy słupek trzeba sprzedawać. No, skitu. A on się wkręcił w to. No. I artystę to łatwo idzie zrobić. Albo pamiętam, jak on mówił, o, guziec. Uniwersalny kombaj. No, jak? O, a nie, tu nie ma CP, dobrze. Bo tu niepotrzebny jest. Niepotrzebny. No tutaj po co? No tak. Ale na osi nie jest CP. Dobra, ja ci tak wstawiłem taki kwadracik, chcesz go? Dobra, to ma skończyć ten kawałek tutaj siać. A zresztą tabem się tepnisz, to będziesz widział. No i elegancko. Nie wiem czemu, ale coś się zbugowało chyba ostatnio na odcinku. I jak kosiłem tricycale, czyli przężyto, to ten, to mnie w ogóle sieczka z kombajnu z tyłu nie leciała. Tak? Tylko po prostu się talerze kręciły, ale nic nie leciało z tyłu. A może tricycale jest popsute? I sieczka nie leci, ale to... No tam mnie nie przeszkadza zbytnio. No tam mały szczegół, ale mnie to aż tak nie przeszkadza. O, widać, okay, że tu było ten. Że tu jest za duże pH. I idę zobaczyć sobie, jaki tu jest plon od razu. Oj, ja też tam chyba. Ale to ja to zrobię tam, bo ja mam chyba... O, widzisz, tu jest 80%. To ja mam chyba tylko 8. A tak jest 90 wszędzie bez tego, bez ósemki. Kurde. Ty na tych dzierżawionych chyba czy... pola wziąłeś ósemkę walność, ale nie do końca, nie zrobiłeś chyba. No tego zawsze daje automatyczną dawkę i to jest najlepsza. Bo automatem ci dorzuci, ile tam potrzeba. Ja chyba właśnie mam tylko na tym polu... tym 59. A ja nie wiem, gdzie ty tam masz walnięte. Nie pamiętam. Ja tam po prostu zrobię trawę wszędzie. Tak mi się wydaje. Zrobię te 3 swoje tam trawę i przynajmniej będę miał trawę. Myślałem, że to jest farming, ale farming jednak w miarę realnie jest zrobiony w miarę. Tutaj bynajmniej ten mod. Jęczmień lubi siódemkę. Ale jak jest za duże pH, to też ci nie urośnie w realu. No. Znaczy urosnąć rośnie, ale no. Rozumiesz. Będzie mniejsze plonno. Oj, tutaj na przykład na tym modzie to od razu widać, że tutaj gdzie była ósemka, to od razu widać, że jest mniejsze. No to może jać kolejne polesiać. Nie wiem, tam do góry na 5-5 może jać też. Pojadę już tam. Albo tutaj, o. Obojętnie. Te wszystkie pola są do siania praktycznie to. No teraz to trzeba będzie znowu poza sejwem posiedzieć sobie, poza nagrywaniem. I ogarnąć... Na roketa idziemy. No tak. No ale mówię, no. Ja se później będę musiał albo na liwie se posiedzę i zrobię ten sejw. No bo w sumie dzisiaj nie mam planu. Tutaj też stoja? Jo. Trzeba powoli trochę zmianowanie robić, żeby dla świn było żarcie. Muszę zasiać później jeszcze jakąś pszenicę. No to dwa pola soi wystarczą. Ty tak to wszystko tak trochę zrypałeś na płocie. O, mogłeś iść w te świnie. Spokojnie, jeszcze będzie czas. No ja wiem. Tak wiesz, mogłeś sobie kupić paszę dla świn, nie? I tego. No i sprzedawać te świnie. No, zanim świnia by się zrobiła, to ile to by było? Cały ten, jeden... Nie wiem w sumie, ile to by tam trwało, ale trochę by trwało. A nim by się tam rozmnożyły, bo na sezonie się inaczej rozmnożają, pamiętaj. Ja wiem. Tam nie masz godzin, tylko masz lata podane. Czy się... No 0, ile... 0,5 roku na przykład masz na pewno. A, no na przykład nie wiem, też nie ogarniam, bo jak ja mam te owce, to tam... A ja nie wiem, jak tam owce się rozmnażają, bo ja tylko na sezonie miałem krowy, także to krowy wiemy, działają. Ja mam w planie kupić tą drugą gospodarkę,
i tam se robić krowy. Ale w sumie to, tak jakby patrzeć, to Zbysiu ma najlepszą gospodarkę. Bo w sumie można powiedzieć, że Zbysiu będzie, tak? No to powiem ci, że artysta miał najlepszą gospodarkę, bo on miał już oborę postawioną. A nie, on ją opierdzielę, zapomniałem. Tak, ale ją sprzedam. Tak jak wy we dwójkę też sprzedaliście. Ale ja sobie postawię później. Nie wiem, czy dokładnie w tym samym miejscu, bo mi w sumie ten plac sam odpowiada, że jest taki duży. No a tam fajny jest ten... Fajny masz ten plac akurat. Ja bym sobie zrobił chyba przesunięcie. W sensie ten kawałek pola 67 bym sobie ukradł. I tam bym sobie świniaknię postawił. No właśnie. Ja też bym się... Też będę planował rozbudowę gospę. Ale na razie nie ma pieniędzy na to. No ale podoba mi się, że tu nie ma tego modu na prędkość, nie? I to ja lubię ten, takie coś. No to fajnie się tak 10 na godzinę kosi. Jeszcze raz? Fajnie się bez tego modu gra, na prędkość. No. Na przykład jak na osi nie mamy. No to tam tak średnio to już wygląda na osi, jak tak zapierdzielę z silnikiem 25. Albo jak lecieć kombajnem 17, to też tak średnio. A wiesz, że Zbysiu bez tego modu grać nie umie? No. W sumie drugi artysta. Bo ja byłem u niego na live 2 dni temu miał, czy tam wczoraj też miał, ale wczoraj nie byłem. No to ten co miał Zbysiu tam live'a, to ja patrzę, a Zbychu tam 17 zapierdziela case'em. Normalnie, pszenica bardzo ładna, a tym rypie 17. No o tym widzę, że kolejna szczepa jest pełna. Powiem ci, że tego ryje, tak zwanego naszego, trochę dało. Mało? Nie, dużo dało. A. Bo to już jest chyba trzecia przyczepa. Albo czwarta. Tak? No z tamtego pola co siałem, to tam dało dwie przyczepy. A to nice, no to dobrze poszło. Tylko jakby była lepsza gleba, to też inaczej by było. Ja planuję 18 kupić, bo tam jest Tutaj? 18? Jo, bo tu jest 100% iłu. Całe poletko. Gdzie jest ta 18? No tu wyżej troszeczkę. A. Tam gdzie jechałeś. Faktycznie, no. Także to, no. Najbardziej mi pasowało. No tak, będę musiał wszystkie pola mieć na tej mapce, żeby skończyć, ale... Teoretycznie nie. No ale tu są tanie pola, no zobacz, weź na przykład od 53 do tam do góry, no to ile masz tam? 20 tysięcy, 20, 19, 15 są nawet. Nie wiem, nie mam kierowniczka. A, no nie masz, no ale... Już masz. No to kawałki są od... Tutaj najdroższy kawałek jaki widziałem to chyba był za... A 60 tysięcy chyba? A nie! 61. 61 jest chyba najdroższy, no. No. No ale to 130 tysięcy, no to jest... Ale też jest kawał pola, no. Jo. Trzeba te małe kawałki kupywać i po prostu łączyć, nie? Żeby było jedno większe. No tak. Teraz mam plan kupić 62, żeby już na te 63 połączyć i tam już mieć taki fajny duży kawał. Albo też kupić, no, 62, 66, 65, 68. Jo, i to wtedy złączyć. To taki będzie plan na koniec, ale... Podoba mi się, że wreszcie ten kombaj zmieniłem, bo już też trochę szybciej idzie robotka. Bo bizonem to by mi się nie chciało tego kosić. Aha, dobra. Nie no, lekcje, nie tu. Pokoj. Ale to też zaraz koniec chyba. Jo, no bo mamy 33 minutę. No. I dobra, jadę te... sprzedać te plony i jo. W sumie dobrze, że tą przyczepę kupiłem, bo ona mi trochę tutaj pomogła. No tam stoi na gospodarstwie jeszcze. Bo ja mam tu cztery przyczepy, nie wiem jakim cudem. No można i tak, można i tak. A widziałeś rejestrację tej przyczepy? Nie. MST NO7. Kurde. Denerwuje mnie ten silnik tutaj. Mówisz? Mhm. Bo jak podnoszę, to zostawia taki zakultrowany ślad. No bo musisz w biegu podnieść. Musisz na trójce grać. A widzisz 29 tysięcy. No bo jakby tam lekko wyższa była cena, to...
No. To by było 30. No i tutaj wiedziałem, że musi ten młot na Tyresową być. He. Na kółka, bo mi się spodobało od płota te koła. No, no. A na Osinie to nie ma zbytnio gdzie jeździć. Na asfalcie no, to tam ile? Tutaj to praktycznie wszędzie jest asfalt. No tutaj tak, ale... No ale na Osinie nie ma asfaltu. Jest tylko jeden asfalt. A. Na Osinie to najwięcej to ja się zimą najeżdżę i ten, jak będę sprzedawał, to wtedy... No to wtedy, no. A tak to ogólnie, jak są żniwa, czy tam jakieś prace w polu, no to ile tym asfaltem jedziesz? 30 sekund? No, praktycznie nic. A tu już taki kawałek się dostał, dobra. No ja już skończyłem praktycznie to pole. Jo! Dobra, później się jakąś miniaturkę capnie, ale to ja sobie zrobię później. No i o, dobra. Kurwa. Idę jeszcze do Minecraft zobaczyć i kończymy ten odcinek, bo 36 minut i trzeba jeszcze sobie pograć w Rocketa, tak? 20 minut. Tak, właśnie. O, można i tak. O, dobra, i taki no. Elegancki pomnik. Za tylne koło za mordeczką. Pa. Uff, na łeb ci stanąłem przez przypadek, tak? No dobra. Kończymy ten odcinek, a tu jest pH ile? A, 6,5, no to tu jest idealne. Tutaj jest kicior. A to doskonale, 60 kilo. No, tu się dorzuci później, ale to. Na razie trzymajcie się, cześć! Siema!